Witam serdecznie. Chciałem skorzystać z okazji tego, że w ostatni weekend minęła rocznica pierwszej tury wyborów. To jeszcze nie był czas, kiedy formalnie zostałem wybrany na prezydenta miasta Opola. Oczywiście najważniejsza jest opinia Opolan po tych 10 latach, stąd ja jeszcze raz zdając sobie sprawę, że to długi okres czasu i wiele wydarzeń, które w tym czasie miały miejsce. Spróbuję podsumować część z nich, tak żeby też tego wszystkiego nie przegadać. Na pewno mówiąc o tych 10 latach, myślę, że mogę spokojnie podsumowując powiedzieć, że Opole po tych 10 latach jest mocniejsze, stabilniejsze, dynamicznie się rozwinęło i cały czas ta dynamika następuje. Jest miastem piękniejszym, ładniejszym, w którym też jeżeli chodzi o zdrowie czy o oświatę, wydarzyło się wiele pozytywnych wydarzeń. Mamy niskie bezrobocie, 2,8 punkta, to jest najniższe w historii bezrobocie. To jest efekt między innymi tego, że udało wypełnić się strefę ekonomiczną. Dużo pieniędzy wydaliśmy na inwestycje, które zmieniły obraz miasta. To jest kwota 1,8 mld złotych. Jak podsumowałem inwestycje, które są, to jest 1,8 mld wydanych, z czego ponad 50% na transport i łączność, taki główny wydatek drogi, która zawiera się kwotą 942 milionów złotych. Inne duże zadania to kultura fizyczna 15%. To mówię o inwestycjach i tutaj w tych wydatkach szczególnie chcę, jeżeli chodzi o transport i łączność, podkreślić obwodnicę południową, której pierwszy etap zbudowaliśmy, którym można już jechać. A jeżeli chodzi o kulturę fizyczną, no jestem dumny ze Stegu Areny i Toyota Park. To miejsce jest dla mnie takim wykładnikiem filozofii myślenia pewnym o mieście, że oczywiście praca jest bardzo ważna, ale strefa ekonomiczna, ale też oczywiście to, jak się żyje, spędza ten czas w mieście, czyli zdrowy tryb życia. Wielkie wydarzenia, które się w Stegu Arenie odbywały, ligowe drużyny, które osiągają sukcesy. Na pewno jestem z tego bardzo dumny. Z tego w ogóle, że tak jak mówię, zadbaliśmy o fundamenty miasta. Mieliście Państwo okazję doświadczyć i tego, że w czasie powodzi miasto przeszło suchą stopą. To był też efekt i polderu żelazna i innych działań z naszej strony. Ale też całkiem niedawno otwieraliśmy oczyszczalnię ścieków, która na lata, dosłownie na lata stabilizuje miasto. Jeżeli chodzi o ten element, dużo inwestycji też. Nie zapomnieliśmy o wymianie źródeł ciepła. 2800 kopciuchów wymienionych w mieście. To też taka duża liczba, o której warto wspomnieć. Idąc dalej tym klimatem czystego powietrza, 23 tysiące drzew posadzonych w mieście, jak podsumowaliśmy. To jest ogromna liczba, zresztą założony cały park, park 800-lecia. Ogród zoologiczny, duże inwestycje w akwarium, czy w nowe zwierzęta, pawilon dla lwów i tygrysów. Transport i łączność, elektryczne autobusy, które są i w ogóle 83 nowe autobusy. Z czego 22 są w tej chwili elektryczne, one już jeżdżą po mieście. To są też rzeczy związane ze ścieżkami rowerowymi, których powstało kilkadziesiąt kilometrów nowych ścieżek rowerowych. Powstało takie przedsięwzięcie bardzo ciekawe jak most Chalupczoka, czyli trasa pieszo-rowerowa na Wyspę Bolko, coś czego nie było. Pamiętacie Państwo dyskusję wokół tego, czy warto robić w ogóle most tylko dla rowerów i dla pieszych. Oczywiście parkingi, ja chcę podkreślić to, jak się zmienił Solaris. Tam był zawsze parking samochodowy na samym szczycie. Teraz ten parking jest pod ziemią, jest rozbudowana galeria, która przyciąga mieszkańców do centrum, ale też jest parking podziemny i plac, który w tamtym miejscu powstał. Więc są to rzeczy niewątpliwie, na które warto zwrócić uwagę, podobnie jak uzbrojenie terenów inwestycyjnych na Metalchemię. Pozyskaliśmy, i z tego też jestem bardzo dumny, 1,2 mld zewnętrznych środków. To jest ogromna kwota, proszę sobie wyobrazić. To jest mniej więcej równowartość 10 lat pracy dorosłych Opolan, jeżeli chodzi o podatki, które płacą, więc to jest taka kwota, która trafiła do miasta. Też dbaliśmy o rodziny, co chcę podkreślić, i przedszkola powstałe, i modernizacje, i hale sportowe, i modernizacje szkół, które były. Powołaliśmy Centrum Zdrowia. Nowa spółka, która jest taką nową formą działania miasta, a dzięki temu powstały już dwie kolejne przychodnie, na Malince i na Zaodrzu, tam w pobliżu wodnego parku. Dbaliśmy, to co Państwo wiecie, dbaliśmy też o tą strefę pozarządową.
pozarządową, ponad 100 milionów złotych przekazanych dla dotacji organizacji pozarządowych. To też oczywiście otworzenie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w ogóle utworzenie takiej jednostki, to też rad dzielnic, 13 dzielnic finalnie w mieście, dodatkowo budżet obywatelski, w którym są też pieniądze dla tych dzielnic, więc to jest też ten element taki życia miejskiego, jak i Centrum Aktywizacji Społecznej i Centrum Seniora. Też zupełnie nowe instytucje, które się pojawiły. Miasto zyskało w każdy sposób, również w kulturze. Muzeum Polskiej Piosenki, które przez wiele lat nie mogło się doczekać otwarcia wystawy. Otworzyliśmy tę wystawę w 2017 roku. Przypomnienie o takich miejscach jak Zamek Górny, czy historia 800 lat miasta w Opolu. Zamek Górny nie był w ogóle jakimkolwiek bytem w Opolu. Nikt nie miał świadomości, że coś takiego jest. Dzisiaj on przyciąga turystów, więc jest to również pokaz tego, że przez te mijające 10 lat udało zrobić się bardzo dużo, wielokierunkowo. Opole się dynamicznie zmieniło. Żyje się bezpieczniej, jest dobry dostęp do usług zdrowia, przyciągają do Opola opolskie uczelnie. Oczywiście zmieniły się granice miasta, co też było wielkim wyzwaniem i też wielkim projektem, który sprawił, że dzisiaj mamy i tereny inwestycyjne, i mamy zasobniejszy budżet miasta, i mamy większe miasto. Potrafiliśmy zaoferować tym mieszkańcom, którzy się w granicach miasta Opola znaleźli, i nowe autobusy, i choćby otwierając świetlice, tak jak to miało ostatnio miejsce w Chmielowicach, remontując boiska czy szkoły w tamtych miejscach, to jest dorobek też tych lat. Nie ma co też ukrywać, że to był czas, w którym wcale niełatwo było działać. Pandemia, która wprost zatrzymała taką działalność, aktywność mieszkańców na wiele miesięcy, która też sprawiła, że trudniej było realizować pewne inwestycje. Potem konflikt zbrojny, który oczywiście w Opolu sam nie miał miejsca, natomiast pojawili się ludzie, którym trzeba było udzielić pomocy, wyjść na ich przeciw. I ostatnie wydarzenia, te wydarzenia z powodzi. Dzięki temu, że obroniliśmy się przed powodzią, myślimy o rozwoju, o dalszych inwestycjach, a nie o odbudowywaniu tego, co było. To nie była praca wyłącznie moja, to była praca całego zespołu ludzi, dziesiątek ludzi, dlatego te inwestycje nie działy się tylko, ja mówię o inwestycjach miejskich, ale mieliśmy duże inwestycje w miejskich spółkach, w ECO, w WIK-u, co wspominałem. Powołaliśmy w ogóle nowe spółki, takie jak Odra Opole, spółka akcyjna, to też moja inicjatywa powstania i budowy stadionu dla tego klubu, czy wreszcie taka instytucja jak Park Naukowo-Technologiczny, która była bardzo mocno kontestowana przez wiele lat, jako taka po prostu niepotrzebna, nieprzydatna w Opolu. Pamiętam te dyskusje, które wokół tej instytucji się pojawiały. Tymczasem ta instytucja dzisiaj żyje, jest pełna i szykuje się do kolejnej inwestycji, kolejnego obiektu, który również będzie służył Opolanom. Chciałbym po tych 10 latach, po tym podsumowaniu jeszcze raz zwrócić uwagę na to, że Opole dzisiaj jest w dużo lepszej kondycji niż było 10 lat temu. Mieszkańcy są dumnymi obywatelami Opola, często rozmawiając z nimi, porównując życie w wielkich metropoliach. Często z dumą mówią, jesteśmy Opolanami, tu się żyje przyjemniej, tu się żyje spokojnie, ale też tu jest mnóstwo rzeczy do roboty i Opole przez te 10 lat zaoferowało mieszkańcom mnóstwo atrakcji, mnóstwo wydarzeń, które cieszą Opolan, chociaż oczywiście były kryzysy wokół tych różnych rzeczy, jak choćby przypomnę jeszcze raz zamieszanie wokół Festiwalu Polskiej Piosenki, które też udało nam się przejść suchą stopą, tak myślę, w kontekście tego, co się działo w tym czasie. Chciałbym podziękować tym współpracownikom, tym wszystkim, którzy przez te lata dołożyli swoje cegiełki do tego, że dzisiaj, jeszcze raz podkreślę, Opole jest miastem szczęśliwszym, lepszym, przyjaźniejszym, bezpieczniejszym, dynamicznie się rozwijającym, tym, które uciekło z tej pułapki takiego zwijania się, z którego ludzie zdecydowanie wyjeżdżają. My to saldo migracji mamy na plus. Nie byłoby to, jeszcze raz podkreślę, bez pracy zespołowej, bez wsparcia Rady Miasta, które rzeczywiście pomimo tego, że bywały spory między nami, często były to różnice polityczne, to jednak w takich kluczowych decyzjach bardzo często byliśmy wspólnie, bo i uchwała o poszerzeniu miasta praktycznie poza jednym głosem, bez głosów sprzeciw, i uchwała o budowie stadionu przy jednym głosie się wstrzymującym, przy wielu innych inwestycjach również. Cały czas jest coś do zrobienia i będzie do zrobienia. Nie ma takiej rzeczy, która by się nie udała, bo przecież Państwo widzicie, że te inwestycje, które zapowiedzieliśmy, są zrealizowane, stoją, a w mieście cały czas będzie coś do zrobienia, bo to jest miasto, które żyje. Tu coś się zrobi, a potem trzeba to naprawić.
albo czasami zmodernizować, usprawnić. Pojawiła się karta miejska, która jest taką nową formą korzystania z miejskich usług, prawda? Pojawiło się centrum usług publicznych, które w zasadzie robimy to samo, a inaczej, nie? Bo proszę zobaczyć, jak wyglądała obsługa mieszkańców tutaj na Placu Wolności, jak wygląda w CUP-ie, jaka jest też dostępność tych usług w tym CUP-ie. Więc miasto nie jest nigdy finalnie skończone. Robiąc jeden fragment miasta, zauważa się, że można byłoby zrobić kolejny i tak jest dworzec główny, za chwilę będziemy robić ten Ozimska-Rejmonta plac, prawda, to też jest wyzwanie, czy Ruski Targ, to są takie rzeczy, których nie zrobiliśmy, które dopiero będziemy robić, ale ich potrzeba pojawia się w trakcie realizacji albo w ogóle możliwość, bo zrobiliśmy pilniejsze sprawy, więc ja bym nie patrzył na to, że coś się nie udało, natomiast cały czas zostaje do zrobienia sporo spraw. Znacie Państwo agendę choćby trasy średnicowej, obwodnicy południowej, żeby kolejne etapy robić, to co zacząłem w poprzednich kadencjach. Ja przez 10 lat się nie bałem zmian, nie bałem się trudnych tematów, kontrowersyjnych czasami. Dzisiaj po 10 latach nie potwierdziły się te czarne scenariusze, które mówiły, że gmina Dobrzeń Wielki upadnie, prawda, że nie będzie miała sensu istnienia, wręcz przeciwnie, radzi sobie, działa. I od początku to mówiłem, że to będzie gmina taka jak inne wokół Opola. Z drugiej strony miasto zostało wzmocnione, dzięki temu mogliśmy sięgać po środki zewnętrzne, robić wiele inicjatyw, tak jak choćby Polder Żelazna, które służą nawet nie wprost Opolu, albo nie w całości w Opolu. Sławice, Żelazna, one się obroniły dzięki Polderowi, tam były wały usypane. Kawałek dalej pani wójt jeździła i z mieszkańcami te wały wzmacniała, więc ja myślę, że z perspektywy czasu oczywiście fajnie byłoby robić takie rzeczy, które są tylko przyjemne i nie budzą oporów, ale z drugiej strony uważam, że siłą też mojego czasu tutaj, mojej prezydencji było to, że tych tematów trudnych się nie bałem i realizowałem je konsekwentnie. Rzeczywiście przez te lata, mijające lata, nie wszystko, co robiłem, od razu wywoływało zachwyty, ale z drugiej strony, patrząc przez to, co się w tej chwili, jak na to patrzę, to oczywiście było absolutnie warto to zrobić i tylko się cieszę, że wytrwałem konsekwentnie pomimo tych protestów w tej decyzji. Opole dzisiaj by nie było takie, jakie jest, zdecydowanie.